Nasz projekt Sport to Zdrowie powstał jako odpowiedź na zaobserwowane potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, a taką niewątpliwą potrzebą jest potrzeba ruchu. Naszym celem w projekcie było zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, do podejmowania różnorodnych aktywności fizycznych. I tutaj projekt od samego początku wyglądał w ten sposób, że zapraszaliśmy do naszego przedszkola przeróżnych gości. Byli to reprezentanci różnych dyscyplin sportowych. Odwiedzali nas trenerzy, siatkarze, piłkarze, szermierzy, biegacze, trenerzy koszykówki, gimnastyki akrobatycznej. Wiele osób, które chciały podzielić się z dziećmi swoją pasją, umiejętnościami i zachęcić do uprawiania dyscypliny sportowej pod ich okiem. Prowadzili z dziećmi przepiękne warsztaty. Każdy mógł w nich wziąć udział, każdy mógł zapytać o wiele ciekawych rzeczy. Dzieci mogły zobaczyć, mogły dotknąć medale, mogły wziąć udział w aktywnościach, które właśnie nasi goście dla nich specjalnie przygotowywali. No i dzisiaj spotykamy się na takim uroczystym podsumowaniu, żeby wszystkim tym osobom, które były zaangażowane w realizację tego projektu, serdecznie podziękować.